Ty masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, żeby kreować spełnione życie. Serdecznie Was wszystkich witam na pierwszym z cyklu czterech webinarów. Ich takim te tematem przewodnim jest wewnętrzna mądrość, a słuchanie wewnętrznej mądrości po to, żeby kreować spełnione życie. Jak ja to rozumiem? Że mamy w sobie taki wewnętrzny głos, którego którego celem jest nasze spełnienie, jest nadawanie kierunku w życiu. Jeżeli ty nauczysz się go słuchać, nauczysz się za nim podążać, to Twoje życie może być dobrym życiem, może być życiem, które będzie żywe, które będzie dawało Ci satysfakcję i spełnienie. Może być takim życiem, w którym nie będzie tej, tego poczucia pustki i takiego poczucia, że codziennie powtarzasz mechanicznie te same czynności, te same działania, a w środku gdzieś czujesz się martwa, czujesz pustkę. Więc to słuchanie wewnętrznego głosu a, na pewno przekłada się na lepsze, bardziej spełnione życie. To takie jest moje doświadczenie, ale też doświadczenie innych osób, które znam, z którymi pracuję. Im bardziej są w stanie słuchać siebie, tym łatwiej jest w życiu. Co nie znaczy, że jest zawsze lekko i przyjemnie, bo czasami są do podjęcia trudne decyzje i przez ten moment trudnych decyzji trzeba przejść. Natomiast ostatecznie to życie zaczyna płynąć po prostu, jakby wchodzimy w taki sposób funkcjonowania, gdzie płyniemy z nurtem życia, z nurtem tej rzeki, a nie staramy się iść za jakimiś zewnętrznymi głosami, często wbrew temu nurtowi i wtedy jest dużo ciężej. Dzisiejszym tematem, czyli dzisiejsz, dzisiaj chcę Wam powiedzieć o tym takie definicje i to są moje definicje, one nie są wyczerpujące tematu, one są takie na tu i teraz, żebyście mogły prostym językiem, mam nadzieję, żebyście mogły poczuć, a, jak ja rozumiem wewnętrzny autorytet, bo wewnętrzny autorytet może to jest takie słowo mało znane, może nowe dla Was, więc postanowiłam też podczas tego webinaru je zdefiniować i Chciałam też podzielić się dzisiaj z Wami tym, jak odróżnić ten głos naszego wewnętrznego autorytetu, wewnętrznej mądrości od automatycznego umysłu i też e, podzielę się definicją swoją automatycznego e, umysłu. W dzisiejszym webinarze mam plan. A na początku postanowiłam przedstawić się, ponieważ są osoby tutaj, które mnie znają dłużej, są osoby, które znają mnie krócej i tak świadomiłam sobie, że nigdy, jakoś bardziej się nie przedstawiałam, że było takie fragmentaryczne, więc dzisiaj troszeczkę więcej o tym powiem, ale powiem też część, jakby swoją historię, jej części też będę odpowiadać na kolejnych webinarach, bo będę dzielić się tymi fragmentami swojej historii, swojego doświadczenia, które są połączone z danym tematem, bo wszystko to, czym się z Wami dzielę, jest doświadczone, jest przeżyte. I jest myślę, że w dużym stopniu ucieleśnione, takie osadzone w moim ciele, w moim życiu, że to już jest. To nie jest coś, co ja przeczytałam i się z wami dzielę albo ktoś mi powiedział, że tak jest, i ja teraz to przekazuję, tylko po prostu to jest tak, ja tak żyję, ja tym żyję i to mi się sprawdza. I dzielę się z tym z tobą, żeby się inspirować, żeby Cię inspirować. I żebyś poczuła, że można. Czyli powiem moje dlaczego, przedstawię się. Następnie przedstawię wam plan tych czterech spotkań, jakie są tematy, zdefiniuję i jeszcze raz, czym jest wewnętrzny autorytet. Powiem o tym dlaczego go potrzebujemy. Powiem o tym, co rozumiem poprzez automatyczny albo inaczej uwarunkowany umysł, bo te niektóre słowa są takie trochę może nowe dla Was, może gdzieś zasłyszane, ale tak naprawdę możecie nie wiedzieć, co one znaczą, a ciężko mi było znaleźć prostsze słowa. No i najważniejsza część tego webinaru to jest właśnie taka, taki podział na to, co jest. Tym głosem płynącym z wnętrza, co jest wewnętrzną mądrością, a co jest tym automatem, tym takim naszym automatycznym, nawykowym głosem, który prowadzi nas do tego, że żyjemy tak, jak żyjemy, ale często to życie takie, które znamy, nie daje nam satysfakcji i spełnienia. To teraz o mnie. Nazywam się Iwona Madej, od jakiegoś czasu, od kilku lat pracuję? Z Kobietami głównie, towarzysząc im w takiej transformacji, w życiowej zmianie, w takim kierunku, żeby moje klientki były bardziej świadome siebie, własnych potrzeb, i żeby miały w sobie odwagę, żeby miały znajdować w sobie odwagę do pójścia ze swoimi pragnieniami. A czasami Samemu jest trudno, bo ten automatyczny głos troszeczkę tworzy taką głębę głę w naszym umyśle. Czujemy, że coś jest nie tak, ale tak naprawdę nie wiemy, jak dotrzeć do tej głębi, jak dotrzeć do tej swojej prawdy. I tutaj to wsparcie i towarzyszenie jest pomocne. I to w ogóle jest moja pasja, daje mi ogromną satysfakcję, a i też y, tak klarownie. Poczułam w tym roku, że chcę skupić się na temacie wewnętrznego autorytetu i dzielić się a, tym tematem, dlatego że a, po prostu mało jest osób, które odnalazły w sobie wewnętrzny autorytet i które mogą w ucieleśniony sposób uczyć tego innych. A ja trafiłam na dwie wspaniałe nauczycielki w swoim życiu, już jak byłam gotowa, bo to też jest taki moment, że trafiamy na osoby, które cię wesprą w tym dążeniu, jak jesteś gotowa. Trafiłam kilka lat temu na Anię, na Anię Pączkę, Anne Hart i uczyłam się u niej pracy z ciałem, i to był taki dla mnie. Przełom po prostu w zaufaniu sobie, w odnajdowaniu wewnętrznego autorytetu. Potem trafiłam na moją nauczycielkę Izabelę Kopaniszy z Master Your Life, tam się uczyłam na studiach transpersonalnych, i ona też um, jest taką osobą, która wspiera inne osoby w zaufaniu sobie i w kreowaniu swojego życia świadomie, w braniu odpowiedzialności za swoje życie. Więc już teraz. To jest jakoś tak magicznie, że już teraz ten mój wewnętrzny autorytet w ogóle e, nie pozwala mi e, słuchać i podążać za osobami, które mają w sobie jakąś ściemę, które kre, 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 kreują się na ekspertów, ale nie są w tym autentyczne, które m, jakby gdzieś tam stawiają siebie na piedestale, a... A nie wspierają tej osoby, z której pracują. Więc już mam taki filtr wewnętrzny i od jakiegoś czasu zupełnie nie trafiam. A wcześniej trafiałam, wcześniej kilka razy musiałam się nauczyć, a jakby zapomnieć o sobie, podążyć za kimś, słuchać kogoś bardziej. I mimo, że coś w środku zapalało mi czerwone lampki, że nie, to nie ten kierunek, to jednak. Musiał przyjść taki moment, kiedy się mocno rozczarowywałam, doświadczyłam bólu, żeby wiedzieć, że to nie jest moja ścieżka, i moja jest inna. I te doświadczenia wcześniejsze też były potrzebne, żebym mogła trafić na tą ścieżkę słuchania siebie. I ponieważ to dla mnie przyniosło takie niezwykłe owoce, czuję, że chcę się tym dzielić z Wami. Takim naj, jakby naj. Pierwszą rzeczą, którą mogę się podzielić, to jest właśnie opowiedzieć Wam o tym, jak ja to widzę, jak ja to czuję, jak ja tego doświadczam i co ja robię, żeby tak żyć. I to właśnie będę robić podczas tych czterech webinarów w styczniu. A co dalej? Wspieram kobiety w zmianach, w kryzysach życiowych. Dlaczego, dlaczego to robię? Dlatego, że. Przez wiele lat, od kilkunastu lat, weszłam na ścieżkę takiego rozwoju osobistego, przeszłam swoją terapię, i na tej drodze właśnie trafiłam na te osoby, które pokazały mi, że to ja jestem z moim autorytetem w życiu, i potem ja już miałam w sobie taką moc do tego, żeby za tym podążać. Ale to co najważniejsze, to jest, że ta moja Transformacja wewnętrzna, ta praca ze swoim wnętrzem, ze swoimi ograniczającymi przekonaniami, ze swoimi emocjami, ze swoimi traumami, ze swoim bólem, ze swoim cieniem, sprawiła, że moje życie się zmieniło, że moje życie teraz jest takim życiem, które daje mi satysfakcję, które daje mi spełnienie. Wcale nie chcę powiedzieć, że jest takim życiem, o jakim ja marzyłam wcześniej, bo ja nawet nie marzyłam o takim życiu, bo nie wiedziałam, że ono jest dla mnie dostępne. Że te kolejne warstwy, kolejne perspektywy, co jest dla mnie możliwe, że dobry związek jest możliwy, że właśnie taka praca z ludźmi indywidualna, terapeutyczna, coachingowa jest możliwa. Jeszcze kilka lat temu, kilkanaście, by było dla mnie. Abym myślała, nie, to nie dla mnie, jestem za stara, nie mam doświadczenia. A to wszystko się odkrywa i coś w środku za tym podąża i idzie, i to się manifestuje w życiu. Czyli ta wewnętrzna transformacja i słuchanie tego głosu, wewnętrznej mądrości, który cię prowadzi w takie przestrzenie, że ty nawet nie wiesz, że, że ty tam chcesz, przynajmniej kiedyś nie wiedziałam, że, że będę chciała być tutaj, ale to prowadzenie jest, ono doprowadza do miejsca, w którym życie. Staje się coraz lepsze. Można powiedzieć, że to życie jest takie spełnione, żywe. Ale słuchajcie, nie zawsze tak było. Kiedyś nie potrafiłam słuchać siebie i spełniałam oczekiwania innych osób. Po prostu, jako dziecko, zostałam tak wychowana, żeby dostosowywać się, dostrajać do potrzeb innych, łącznie z tym, że nie poszłam na studia, które byłyby moim wewnętrznym pragnieniem, tylko były jakimś spełnieniem, myślę, że pragnień mojego taty, jego, jego oczekiwań, po prostu tak mi to gdzieś tam zaprogramował, wmówił, że, że ja na jakiś kierunek studiów powinnam pójść, że ja nawet nie dałam sobie prawa do tego, żeby się zastanowić, czego ja chcę, czego ja pragnę, bo to gdzieś tam we mnie już ten, ten kierunek studiów rolniczych ja skończyłam weterynarię był tak gdzieś tam indukowany z zewnątrz, nie? no, ale taki jest właśnie ten świat, że on. I to i ten proces uczenia, że te zewnętrzne różne źródła nam narzucają pewne sposoby widzenia rzeczywistości, rzeczywistości pełne pomys pewne pomysły na siebie. I póki my nie zakwestionujemy tego, to idziemy za tym automatem, a kiedy kwestionujemy, no najczęściej zaczynamy kwestionować wtedy, kiedy nam w życiu po prostu robi się źle i niewygodnie. Bo jakby było wygodnie i dobrze, a to też nie byłoby jakiejś takiej mm, motywacji do rozwoju pewnie, nie byłoby motywacji do tego, żeby coś naprawiać, ulepszać, e, też jakby w swoim życiu, żeby odkrywać siebie, bo też ta ścieżka, którą Wam proponuję, nie jest taką ścieżką naprawiania, ulepszania, chociaż użyłam tych słów, jest raczej ścieżką odkrywania, uzdrawiania i zdejmowania sobie tych warstw, które nie są twoim prawdziwym ja, tego wszystkiego, co nagromadziłaś przez a, wczesne okresy życia. No i tak jak powiedziałam, przez kilkanaście lat, jak już mi się zrobiło, tak w życiu niewygodnie pusto, a coś mnie pociągnęło do tego, żeby żeby zacząć odkrywać siebie. też nie wiedziałam na początku, dokąd mnie ta ścieżka doprowadzi, ale było dużo ciekawości, była jakaś ekscytacja z tego. Y Odkrywania po prostu siebie. No i się zaczęła pojawiać to, coś, co nazywam wielką magią, to naz nazywam takim życiem a, spełnionym, kreatywnym, żywym. A, I dlatego się pojawiła, że miałam odwagę odkryć nie tylko jedną warstwę siebie, nie tylko swój, swoją światło, to, co fajne i, a, i miłe, ale też zajrzeć w swój cień, to, co niewygodne, to, co. To, czego nie chciałam zobaczyć, to, co ja uważałam, że nauczyłam się uważa, uważać od dzieciństwa, że taka nie mogę być, że taka nie powinnam, że tej, tej części siebie nie powinnam dopuścić do życia, bo ona jest niefajna. I kiedy przeszłam w tą niewygodę i to wydarza się cały czas, też zaglądania w swój cień, to z tego miejsca też uwalnia się bardzo dużo potencjału. Więc to jest taka ścieżka. I słuchajcie, dlaczego opowiadam tą historię? No dlatego, że historie są inspirujące, historie są prawdziwe historie, gdzieś tam w środku dają a, motywację do tego, żeby coś w sobie zmienić, bo jak widzisz, że ktoś może, to sobie myślisz, to może dla mnie to też jest dostępne, może ja też tak mogę. A w ogóle zobaczysz, że można tak, bo może wcześniej tego nie wiedziałaś. To jest jeden ten mój aspekt, ale też dlatego, że po prostu uwielbiam się dzielić z innymi. Jak y, zmieniłam swoje życie i zaczęłam y, uczyć jogi, to wtedy odkryłam, że dzielenie się z tym, co mnie ożywia, co mnie ożywia, co mi pomaga w życiu, co sprawia, że ja się czuję lepiej, daje mi taką satysfakcję, daje mi dużo radości, więc dlatego się dzielę. Też się dzielę, dlatego, żeby Tobie było łatwiej, bo ja przez te kilkanaście lat naprawdę wiele rzeczy wypróbowałam. Wiele technik, wiele narzędzi. Niektóre mi się naprawdę sprawdziły i o tych będę mówić więcej, a niektóre po prostu zaprowadziły mnie w ślepe uliczki i trochę tam podkwiłam, bo nawet nie wiedziałam, że w My nich jest. Będę się dzielić z Tobą gdzieś już na kolejnych live'ach, jakie są oznaki tego, że nie idziesz za sobą, że, że może warto wrócić, się wycentrować, zresetować i, i, i iść w innym kierunku, jeżeli tkwisz w jakimś miejscu i. I mimo, że robisz coś, to w życiu to się nie przekłada na zmiany w życiu, nie? No i przez ten czas nie tylko to, to że sama doświadczyłam to jest jeden aspekt ale drugi jest taki, że jak odkryłam, że, że ta ścieżka mi daje satysfakcję i spełnienie to zaczęłam się uczyć szkolić w takim kierunku, żeby wspierać inne osoby. Skończyłam kurs psychoterapeutycznej. Pracy z ciałem, skończyłam studia transpersonalne, czyli takie, które pomagają, e, tra, pra, towarzyszyć procesom transformacji osobom, a, różnym osobom i które, które uwzględniają taką holistyczną perspektywę, czyli taką, która jest transpersonalna, czyli uwzględnia umysł, ciało, ale również naszego ducha, czyli coś, co wykracza poza ciało. A, I w tym webinarze dzielę się z Tobą wiedzą, i doświadczeniem, żeby tobie było łatwiej, ale nie będę ci mówić, co ty masz zrobić, tylko raczej chciałabym też energetycznie ci przekazać, nie tylko słowami, ale też um, tym, co jest uza, um, ucieleśnione we mnie, czyli też swoją energetyką, bo tak my się komunikujemy. Niekoniecznie może być tak, że słowa z tobą rezonują, albo myślisz sobie, aż co ona opowiada, przecież to tak nie jest, a coś w środku tęskni, coś w środku czuje, że jest jakaś ciekawość, coś w środku ciebie się otwiera. tak, Ta otwartość jest tu w klatce piersiowej, w brzuchu. To znaczy, że jest jakaś część ciebie, ta, która przeczuwa, ta, która wie, że tak może być, że, że, że może chciałabyś tam to poeksplorować, zaciekawić się. Czyli też moją intencją jest takie. Otwarcie ciebie na tą Twoją wewnętrzną mądrość. To jest jeden, jedna, jeden z takich aspektów, który jest dla mnie bardzo ważny. A drugi aspekt jest taki ważny, że byś brała tylko to, co z Tobą rezonuje. Nie wszystko, co Ja powiem, jest, może być prawdziwe dla Ciebie teraz. Nie wszystko może być zgodne z Tobą, z Twoją ścieżką, z Twoją mądrością w ogóle nigdy, ani. A niektóre rzeczy, do niektórych po prostu może potrzebujesz dojrzeć, może coś się potrzebuje wydarzyć, żeby je zrozumieć, przyjąć. Więc, więc jakby bierz dla siebie to, co czujesz, że, że teraz cię otwiera, że teraz ci, cię inspiruje, że cię rozwija. Jak na no coś masz nie z tego, co ja mówię, zapomnij, nieważne, widocznie nie, nie dla ciebie, nie na ten moment, może nigdy nie będzie, i to jest totalnie w porządku, bo ty masz w sobie wewnętrzny autorytet i ty wiesz. Ty naprawdę wiesz, od tego właśnie chciałabym zacząć, że ty masz w sobie wszystko wewnątrz siebie, czego potrzebujesz, żeby kreować spełnione życie. Jeżeli ono takie nie jest, to znaczy, że może potrzebujesz coś odkryć, może potrzebujesz czegoś się nauczyć o sobie, czegoś dowiedzieć, nauczyć się jak zagrządzać tą wewnętrzną mądrością. Ale to już jest w Tobie. Ty nie musisz tego wykreować, nie musisz tego stworzyć. Ty potrzebujesz to odkryć, yy, rozpoznać i nauczyć się tego słuchać. Słuchajcie, to jest pierwsze z czterech webinarów. One będą we wtorki, w styczniu. Kolejne tematy macie tutaj. Sobie przeczytajcie. Już nie będę czytać, żeby przejść do kolejnych slajdów. Natomiast to, co, to, co jest ważne, to, że te webinary będą się mm, rozwijały, że będziemy iść od takiego ogólnego postrzegania tematu, do coraz bardziej konkretnych informacji i do konkretnych też narzędzi, bo też się podzielę narzędziami. Też zachęcam Was do zapisywania się na mój newsletter. Gdzieś może potem podrzucę linka, dlatego że będę wysyłać po którymś webinarze też dla osób, które są w newsletterze jakąś praktykę. Dam dostęp do takiej praktyki medytacji, która pozwoli Wam wsłuchać się w Was wewnętrzny głos, żeby nie tylko była teoria, ale żeby też było jakieś doświadczenie, żebyście sobie mogły spróbować. Jak to jest w praktyce? Chociaż zrobić jeden mały kroczek w kierunku słuchania tego swojego wewnętrznego głosu. I zaczynamy od definicji. Czym jest dla mnie, jak ja rozumiem wewnętrzny autorytet? Rozumiem to jako taki głos płynący ze środka, który kieruje mną w podejmowaniu życiowych decyzji, w nadawaniu kierunku mojego życiu i prowadzi do życia, które jest spełnione, do życia, które jest dobre, do życia, które jest żywe, które jest a to jest taki stan m, takiego życia, że budzisz się rano i jesteś podekscytowana, co się dzisiaj wydarzy, jaki będzie ten dzień, e, co ja zrobię, co, na co mam ochotę. To nie jest tak, że o jezu, znów muszę iść do tej pracy i znów będę zmęczona i tak dalej. Oczywiście czasami jest, że jesteś zmęczona, ale ogólnie doświadczasz na co dzień takiej energii radości, przepływu żywotności. Czujesz się żywa, czujesz, że chce ci się po prostu żyć. Wewnętrzny autorytet to jest takie coś w środku ciebie, co mówi tak i nie na różne życiowe propozycje. Czyli co, to, co ja rozumiem jako życiowe propozycje? Na przykład przychodzi do ciebie oferta pracy jakaś, albo, albo ktoś mówi: chodźmy i zróbmy to. To są czasami takie małe konkretne, małe, konkretne sprawy, typu wyjście do kina z przyjaciółką albo z osobą, którą nie masz ochoty, i w środku coś w tobie się ściskam mówi, nie, nie chcę z tą osobą a, iść. I ten wewnętrzny autorytet. Mówi nie, nie. I możesz mu zaufać, a my czasami jesteśmy wychowani do tego, że powinno się, że trzeba, że to nie, nie miło odmawiać i wiecie, i nie idziemy za tym głosem. Więc to jest też taki, kiedy zastanawiasz się, czy w Twoim życiu dobrze się dzieje w jakimś obszarze i, i coś w Tobie mówi, no kurczę, coś powinno być inaczej, tu, tu jest nie tak. I, i ten głos Ci. Pokazuje różne sprawy, ale ty, jak zaczynasz racjonalizować, analizować, zagłuszać to, to, to nie idziesz za nim, nie słyszysz. Więc to jest takie słuchanie takiego głosu, który w nieautomatyczny sposób mówi ci, co jest dla ciebie na tu i teraz dobre. To jest też taki głos inspiracji życiowych. Inspiracji kreatywnych, że pojawia się myśl, a może zrobię ten kurs, a może napiszę książkę, to są takie dla mnie inspiracje, nie? A może tak, a może tak i ja tego słucham, ja tego nie siadam i nie wymyślam, tylko raczej słuchuję się to, co przychodzi i sprawdzam, czy to jest dla mnie na teraz, czy mam na to energię i czy chcę za tym iść, nie? A to jest też taki głos, który ci mówi, no, no, w tym związku to jest mi nie tak, coś jest nie. Coś trzeba zmienić. Jak się w to słuchasz i za tym pójdziesz, no to, to masz szansę na to, żeby było Ci lepiej. I to jest taki głos, któremu my potrafimy zaufać. Zaufać bardziej niż radom innych osób, rodziców, przyjaciółek, koleżanek, ekspertów. Bo czasami jak mamy trudność w życiu, jak jesteśmy zagubione, to zaczynamy zadawać pytania. Szukamy w tak, w Google, zadajemy pytania, pytamy się znajomych, koleżanek, ale jak myślisz, co powinnam zrobić, jak myślisz, jak to, jak to jest, I tak dalej. I część z nas zadaje te, to jest w porządku pytać, część z nas zadaje te pytania po to, żeby mieć różne perspektywy, ale ostatecznie wie, że ona, że ta osoba podejmie decyzję, a część z nas zdarza się także, jeżeli polegamy na zewnętrznych autorytetach, i na przykład nie wiemy jaką podjąć decyzję to pytamy kogoś bliskiego, męża, partnera i on mówi zrób tak. I potem i ty jesteś niezadowolona i mówisz zrobiłam tak źle, to ty mi tak kazałeś zrobić, co nie nie działa i tak dalej i nie bierzemy wtedy odpowiedzialności za swoje życie, czyli wewnętrzny autorytet to jest też taka świadomość, że ty jesteś jedyną odpowiedzialną osobą za to, co dzieje się w twoim życiu i niezależnie od tego jak jest ci ciężko i niewygodnie i jak bardzo trudne jest w tej sytuacji, bo obiektywnie czasami jesteśmy w bardzo trudnych sytuacjach życiowych i ja tego nie neguję i nie chcę też um, umniejszać. Natomiast chcę pokazać, że często wychodzimy z takiej. Patrzymy na życie wtedy z takiej perspektywy ofiary. Jest mi tak ciężko, cokolwiek bym nie zrobiła, to nie wychodzi, to nie działa. I wtedy. Szukamy, to powiedz mi, szukamy ekspertów. Czym jest na przykład takie słuchanie zewnętrznego autorytetu? To jest na przykład, jeśli doświadczamy jakiejś choroby fizycznej, no to naturalne jest, że idziemy do lekarza. tak Mamy, nie wiem, nadciśnienie, cukrzycę, idziemy do lekarza. I on mówi: Pani, weźmie takie tabletki, Pani jeszcze się zajmie dietą, proszę tam zadbać o swoje zdrowie psychiczne, mniej stresu. A większość osób zatrzymuje się na tabletkach. A one nie działają na przykład, to ciśnienie nie spada, poziom cukru nie spada, tak jak powinien mówimy, i to ten, ten lekarz jest zły, coś jest z nim nie w porządku. I jakby przerzucamy odpowiedzialność za swoje życie, za swoje zdrowie na inne osoby, no nie, Ty jesteś swoim wewnętrznym autorytetem. Jak Ty już z, ze świata zewnętrznego zdobyłaś informację, że zdrowe, zdrowe ciało, że utrzymanie ciśnienia krwi wymaga od Ciebie nie tylko Tabletek, ale zdrowej diety, ale mniej stresu i napięcia w codzienności, może, może jakieś ćwiczeń fizycznych, może spacerów codziennych i ty tego nie robisz i zrzucasz winę za to, co się dzieje w twoim życiu na zewnątrz. No to nie możemy tu mówić o tym, że ty jesteś w kontakcie ze swoją wewnętrzną mądrością, ty ten głos tłumisz, bo ten głos. Jest czułym i łagodnym głosem, który na pewno powie ci zaopiekuj się sobą, zrób to, może pracuj mniej, śpij więcej, odpoczywaj, czujecie. To jest wewnętrzny autorytet i umiejętność słuchania go wiąże się z odpowiedzialnością za siebie i za swoje życie. Wewnętrzny autorytet dotyczy mojego życia, dotyczy Twój wewnętrzny autorytet, dotyczy Twojego życia. To, że ja jestem połączona ze swoim wewnętrznym autorytetem. Absolutnie nie znaczy, że ja będę wiedziała, co jest dobre dla ciebie, albo że ty będziesz wiedziała, co jest dobre dla mnie. Ty możesz mieć pomysł, możesz mieć koncepcję na życia innych osób, możesz widzieć to, co u nich nie działa i może ci się coś wydawać, jak one powinny żyć i będzie im lepiej, ale to jest w ogóle jakby strata Twojej energii, myślenie o innych i zajmowanie się ich życiem, bo jedyne życie, które ty masz do zarządzania, do zaopiekowania się. Jedyny wszechświat, jaki masz do zbawienia, to jest twój własny wszechświat. Więc i Twój wewnętrzny autorytet dotyczy tylko i wyłącznie twojego wszechświata. Nie znaczy, że jak go masz, ty teraz już jesteś e, autorytetem od wszystkiego w życiu, tak? E, nie jest to też autorytet ekspercki w sprawach profesjonalnych, chociaż tutaj e, tak zaczęłam się zastanawiać, i to jest tak po połowie, bo jeżeli... Robimy to, co płynie z darów naszej duszy. Jesteśmy jakby w harmonijne i spójne w życiu, manifestujemy to, co jest celem naszej duszy, ja bym to tak powiedziała. Czyli każdy z nas ma jakiś dar. Albo nawet jak nie wierzysz w duszę, co jest takim twoim darem, co jest Twoją zdolnością, co, jest, co chcesz robić w życiu, tak? Niektórzy mają pisanie, inni mają gotowanie i tam się spełniają, inni uwielbiają pracować z ludźmi i tak dalej. Tego jest mnóstwo. Więc jeżeli. Idziesz tak w zgodzie ze sobą, to okazuje się, że ta Twoja intuicja i że ten wewnętrzny autorytet bardzo Ci pomaga. Z jednej strony pomagać ta wiedza i doświadczenie, które już zdobyłaś, jest taką Twoją bazą, ale w którymś momencie też warto otworzyć się na intuicję, na coś więcej, na prowadzenie. Ja tak mam, mnie dużo tego doświadczam w pracy z innymi osobami, że oprócz tego tej mojej wiedzy i tego ucieleśnionego doświadczenia to czasami przychodzą do mnie nie wiem pytania, sposoby pracy z ludźmi, które potem nie wiem dlaczego akurat wtedy przyszły, ale już ufam temu głosowi, bo prowadzą do super efektów. No i tak naprawdę wiele osób, wiele naukowców, wiele osób, które gdzieś tam podążają za tą swoją pasją, to najwięcej też takich kreatywnych osiągnięć Odkryć naukowych, a doświadcza z tego miejsca wglądów intuicyjnych, z tego flow, z tego, kiedy ten logiczny, racjonalny umysł się wyłącza, odpoczywamy i przychodzi pomysł, tak? Czyli w tej sferze profesjonalnej, jak to jest coś Twojego, to też bardzo fajnie ona będzie jakby wspierana poprzez otwarcie się na to, że masz intuicję, że masz wewnętrzne przewodnictwo, które Ci podsyła informacje potrzebne. Przecież tak, do na Einstein, a Einstein, a podobno przyszły a te e, pomysły, czy Newton, jego jabłko, które tak spadło, i, i to wszyscy znamy tą historię. Hmm. I co dalej? E, skąd się bierze ten wewnętrzny autorytet? E, no, przede wszystkim to warto wiedzieć, że to nie jest ten racjonalny, logiczny umysł, który którym jesteśmy oswojeni i wytrenowani w świecie zachodnim, żeby go słuchać i żeby mu wierzyć absolutnie, tylko on się bierze z inteligencji naszego ciała. Ja o inteligencji ciała będę mówić więcej na następnym live, bo to jest w ogóle mój, a, moja taka ścieżka i to jest też taka naj, według mnie bardzo skuteczna i bardzo krótka droga, żeby zajrzeć w swoją głębię i też tym dziele w pracy, różnymi technikami pracy z ciałem, które pomagają nam połączyć się z wewnętrzną mądrością, z wiedzeniem, też z, też z jakimś schowanym bólem, ranami, które są do uzdrowienia. To tutaj poprzez ciało bardzo fajnie się to robi i bardzo skutecznie. Jeżeli chodzi o, o, to, o tą mądrość, to mamy mózg. Sercu mamy mózg w tak czyli mamy trzy mózgi, i są już badania naukowe, które mówią o tym, że to serce podejmuje decyzje szybciej niż mózg, że, że na, nasze serce odpowiada na to, co się dzieje w, w świecie zewnętrznym i my często za tym podążamy. Nieświadomie, a to, co się wydarza później, to już jest interpretacja naszego mózgu, taka racjonalizująca to, w jaki sposób zadziałaliśmy. To są. Sekundy, czy tam ułamki sekund, które jakby pokazują, że najpierw jest reakcja z ciała, a potem jest interpretacja z umysłu. Inteligencja serca, to jest taka, to nasze serce jest takim naszym przewodnikiem, kierunkiem, jest taki, taką otwartością, jest e, łagodnością, jest. E, no jest miłością, nie można tego inaczej nazwać, więc to, to są taki rodzaj uczuć, które płyną z serca, taki rodzaj odczuwania. Jak wejdziemy, jak przeniesiemy świadomość z głowy do serca, otworzymy to serce, bo ono często jest zamknięte, zablokowane poprzez stres, poprzez traumy, że my nie mamy dostępu do tej energii, do tej wibracji, ale można ją wyćwiczyć poprzez odpowiednie praktyki, żeby łączyć się z tą kochającą energią, która, która wie, która nas prowadzi. To, to jest jedno. Mózg jelitowy to jest kolejne skupiska neuronów, kolejne siedlisko naszego wewnętrznego wiedzenia i naszego przewodnictwa. Wszystkie pewnie znacie takie coś jak gut feeling, nie? Czyli takie przeczucie. Mamy coś, mam przeczucie, takie płynące z jelit, z brzucha, że coś się wydarzy. Że gdzieś powinniśmy pójść, albo czegoś nie powinniśmy zrobić. Jeżeli za tym podążymy, to najczęściej jest w porządku. Jeżeli to zignorujemy, zaprzeczymy temu, to potem pojawiają się jakieś konsekwencje, niekoniecznie takie, jakbyśmy chcieli w życiu. Więc jestem ciekawa, jak to u Was? Dajcie znać, czy, czy macie doświadczenia tutaj właśnie ze słuchaniem głosu serca, ze słuchaniem brzucha, ze słuchaniem też takich m, przeczuć. A, bo to, to też z ciała, one się też manifestują jako głos, jako jakiś rodzaj myśli. Przychodzą, a, przychodzą nowe myśli, a, właśnie takie zrób to, albo, albo takie poczucie, że coś jest dla ciebie właściwe teraz, jakiś kierunek, albo że gdzieś nie powinnaś pójść, pojechać, albo że gdzieś, coś masz zrobić, nie wiesz dlaczego, ale czujesz to. Więc dajcie znać, czy macie takie doświadczenia. Ja jestem przekonana, że. Każda z was jak zacznie tak e, zatrzyma się i, i poszuka, albo zapyta siebie, to potem się pojawią odpowiedzi, że, że, że jest, że gdzieś jakieś doświadczenie takiego słuchania, słyszenia głosu, intuicji macie i może też podążania za nim. I jak to się skończyło? Jestem ciekawa. E, tak jak powiedziałam, mózg dopiero później ten racjonalny, logiczny umysł, tak? Tak go nazywamy, tutaj rozumiem, on interpretuje te wszystkie informacje, którą, które płyną do nas i ze świata zewnętrznego, i ze środka, czyli też te przeczucia, też te poczucia. Ale czy on zawsze interpretuje je właściwie? Czy zawsze reagujemy właściwie na ten świat wewnętrzny? Co to znaczy właściwie? Właściwie to ja rozumiem w taki sposób, który prowadzi nas do takiej odwagi. Podążania za sobą, za tym swoim spełnieniem, za tą swoją żywotnością. Niekoniecznie, odpowiedź jest Niekoniecznie, bo mamy taki filtr automatycznych programów. Zobaczmy dalej, co to znaczy. Czyli mamy taki sposób automatycznego funkcjonowania, interpretowania rzeczywistości, który pojawia się na bazie wcześniejszych doświadczeń, bo nasz umysł, jest trochę jak komputer. Działa automatycznie, ma programy, tak to możemy nazwać, i w druki to jest jeszcze coś mocniejszego, coś nad czym jest ileś tam programów i one bardzo mocno wpływają na nasze funkcjonowanie i one są, one nami rządzą, naszą codziennością i są zapisane w podświadomości. To jest trochę tak, to jest takie nawykowe, automatyczne działanie. To jest tak, że yy, te z Was, które mają prawo jazdy jeżdżą samochodem, to wiedzą, że na początku, jak się uczyły jeździć, to każda czynność łącznie z tym, że może każda zmiana biegów musiała być przeanalizowana, zaplanowana i taka bardzo świadoma. A teraz jeździsz samochodem, rozmawiasz przez telefon, słuchasz różnych rzeczy, często jeszcze coś pijesz, jesz i nie musisz się zastanawiać, czy trzeba zmienić bieg, czy trzeba zmienić pas, bo to wszystko się dzieje automatycznie. I Najczęściej w codzienności wiele naszych działań, naszych czynności jest automatycznych. Automatyczne jest siadanie do Facebooka, tak i scrollowanie tego. Automatyczne jest rozpraszanie siebie. Automatyczne jest wiele takich rzeczy, które powodują naszą destrukcję i my nie mamy świadomości. Możemy mówić, no to nie jest dobre, a i tak to robimy. Czyli coś w środku nas do tego ciągnie, nas pcha i sprawia, że robimy rzeczy, które wiemy, że nie służą nam. Nie są dla nas dobre, ale po prostu je robimy. No bo co? Bo to programowanie a, jest silne i większość dnia jesteśmy w tym automacie. Mówi, że 95% naszego czasu to jest automat. Przynajmniej póki nie jesteś, a póki nie uwolnisz z ciała traum, póki nie uwolnisz a, stresu napięcia, które jest zapisane na poziomie ciała, póki nie przywrócisz twojego układu neuro, nerwowego do takiego neutralnego stanu. I co dalej? Programowanie, czyli to programowanie naszego umysłu następuje w wieku najbardziej od 0 do 7 lat, ale następuje przez całe życie, ale czas od 0 do 7 lat jest po prostu takim, takim czasem, gdzie dziecko. Jest na in funkcjonuje na innych falach mózgowych niż człowiek dorosły. To są fale alfa i teta. I to są takie fale, w które po prostu chłoną całą rzeczywistość. I dziecko wtedy uczy się poprzez doświadczenie. Nie uczy się poprzez to, co mu się mówi, tylko poprzez to, co, co widzi, co czuje i co się wydarza. Czyli wyobraźmy sobie, że dziecko mówisz, nie można kłamać, nie kłamie się, bo to jest nie w porządku. A potem, a potem na przykład. Przychodzi twój partner i tego go okłamujesz, i ono to słyszy: wie, że było coś innego, i ty mówisz coś innego, to czego się dziecko uczy? No dziecko się uczy podwójnych komunikatów: że mówi się jedno, a robi się drugie. I w ten sam sposób różne inne programowania następują, tak? Czy możesz mówić, że są jakieś wartości, ale jeżeli Twoje działanie jest inne, niezgodne z tymi wartościami, to dziecko się uczy poprzez to, co ty robisz, poprzez naśladowanie. Wiele wie, słuchajcie, wiele na przykład jest takich to są może już stare dość poglądy i, i, i są opalane, ale że na przykład bijecie z miłości, tak? Albo krzyczę na Ciebie z miłości, bo chcę Twojego dobra. A tak naprawdę to jest ogromna trauma i nadużycie, które robi się dziecku, ale ono. Zapisuje się w podświadomości, że można na drugą osobę krzyczeć, że można drugą osobę ranić, bo to jest miłość. Nie? Czujecie? I tak nam się jakby zaburza to widzenie rzeczywistości poprzez takie programowanie no jakiegoś rodzaju niekorzystnych programów, tak moglibyśmy powiedzieć. Co dalej? Dalej jeszcze jest, jest szkoła, która. Też nas uczy jakiegoś funkcjonowania w rzeczywistości. Czyli najbardziej to, co nas programuje, to jest, to, są, to jest nasza rodzina, to jest nasza szkoła i najbliższe otoczenie. I teraz one nas programują na nieufanie swojemu czuciu i na słuchanie autorytetów zewnętrznych. Od dzieciństwa, mama, która mówi: ubierz się cieplej, bo jest zimno, a ty czujesz, że jest ci ciepło. Mama, która mówi: Załóż jeszcze, nie wiem, czapkę, a, a ty czujesz, że nie potrzebujesz tego, albo zjedz jeszcze, jak ty mówisz: Nie, już nie jestem głodna, to w którymś momencie ty już przestajesz ufać swojemu ciału, nie wiesz, kiedy ono jest głodne, kiedy nie jest głodne, bo po prostu a, słuchasz tego, co ci mówią z zewnątrz. I tak samo szkoła, ten system szkolny, który, w którym jesteśmy wyuczeni i w którym ciągle uczą się nasze dzieci, jest systemem, który nie buduje zaufania dziecka w sobie, nie wzmacnia jego mocnych stron, tylko ciągle je ocenia i dostosowuje do jakiegoś rodzaju szablonu, do jakiegoś rodzaju czegoś średniego. Sukcesem jest posiadanie dobrych ocen ze wszystkiego, i tak dalej. To wszyscy znamy, a nie chcę się na tym rozwodzić. Natomiast to wszystko zabija kreatywność i poczucie sprawczości, jeżeli dziecko przez ileś lat w szkole. Było w tym systemie, jeszcze w dzieciństwie, w domu. A to trudno wymagać, że jako dorosły człowiek ono będzie miało kontakt ze sobą, wiedziało, czego ono chce, czego nie chce, co jest dla niego dobre, bo nikt nie, nie powiedział mu: Aha, a czego ty byś potrzebował teraz? A jak się czujesz? A jak możesz to zrobić? Nie chcę powiedzieć, że nikt i nigdzie, bo to się zmienia, ale jest to ciągle jeszcze przed nami bardzo duża praca, jeżeli chodzi się o szkołę, o system szkolny do zrobienia. A to jest coś, co y, można nazwać patoposłuszeństwo. Moja córka teraz czyta właśnie książkę y, Mikołaja Marceli, y, patoposłuszeństwo tam właśnie jest o tym systemie szkolnym i o tym, jak on nas powoduje, jak nas jakby tworzy, tak? Y, do tego, że potem stajemy się takimi troszkę bezwolnymi jednostkami w świecie, które potrzebują kogoś, który, kto ci powie, co masz zrobić. Y a, a gdzieś nie, trudniej nam wziąć odwagę za siebie. A książki nie czytałam, moja córka czyta i czasem rozmawiamy i wydaje mi się, że może być bardzo cenna, więc gdyby ktoś miał ochotę więcej, to, to polecam. I chętnie też przeczytam wasze, jak się podzielicie refleksjami. No i słuchajcie, idąc dalej, bo jeszcze kilka slajdów, a czasu już nie tak dużo. Czyli ten automatyczny uwarunkowany umysł decyduje. Jak my postrzegamy świat, przez jaki filtr, przez jakie okulary patrzymy na rzeczywistość. I w tym umyśle są wszystkie normy, wszystkie, wszystko, co nam mówi trzeba, powinno się, to tak możesz robić, a tak nie możesz. Mówimy to do siebie i do innych. One są, tak, to są takie normy, które są narzucone przez świat zewnętrzny i bezwiednie przyjęte. I niektóre są w porządku i nam służą, a inne nie. Ale. Póki my nie zaczniemy słuchać tego, co nam gdzieś w środku do nas mówi, nasza głowa, nasz umysł, i weryfikować dla siebie każdego powinieneś, musisz, masz to zrobić, tak wolno, a tak nie wolno, zapytać siebie, ale czy na pewno, a kto tak powiedział, póki tego nie zweryfikujesz, nie sprawdzisz dla siebie, to jesteś w tym automacie. Natomiast w momencie, kiedy pozwolisz sobie wyciągnąć każde przekonanie, i je obejrzeć i sprawdzić, czy ono jest Twoje, czy jest dla Ciebie korzystne na ten moment w Twoim życiu, czy spójne z Tobą, to wtedy możesz powiedzieć OK, to biorę, a tego nie biorę, za to dziękuję. I tak stajesz się bardziej świadoma tego, co jest Twoje, a co jest nie Twoje. To jest ogromny krok do tego, żeby przestać być w tym automacie, a już bardziej słuchiwać się w swoją prawdę wewnętrzną. No, i doszliśmy do klu naszego dzisiejszego spotkania. Tak przygotowałam takie po dwóch stronach różnice pomiędzy tym, jak rozpoznać, pomiędzy tym, czym jest wewnętrzny autorytet, a czym jest automatyczny umysł. Jak możesz rozpoznać? Otóż wewnętrzny autorytet, jeżeli to jest jakiś głos w Twojej głowie, który ci coś mówi, co masz zrobić, pokazuje jakiś ci kierunek, mówi tak albo nie, to jest to wspierający głos. To jest taki głos, który mówi ci: OK, idziesz w dobrym kierunku, fajnie, że to zrobiłaś, że się postarałaś, może jeszcze to zrobisz, proponuję ci. Jeżeli byś spojrzała wtedy na ciało to w ciele będzie poczucie rozluźnienia, poczucie miękkości i poczucie bycia żywą, Taka, to, że komórki pulsują, że czujesz się e, żywa. Natomiast automatyczny umysł to jest taki, jak zdarta płyta głos w twojej głowie, który ci ciągle mówi, mogłaś zrobić więcej, mogłaś zrobić lepiej, a może tak, a może inaczej, może mm, powinnaś była tak powiedzieć, albo tak cały czas cię ocenia i krytykuje. Najczęściej to jest Internalizowany głos Twoich rodziców, Twoich nauczycieli i takich surowych. Czyli to jest głos surowy. Idąc dalej, wewnętrzny autorytet zazwyczaj on jest cichy, on jest łagodny, delikatny. On, się nie, on ci nie, nie hałasuje tak, jak ten głośny, hałaśliwy szum w Twojej głowy, który cały czas komentuje rzeczywistość i ją analizuje i, i, i ma różne pomysły, ale nic nowego tam się nie pojawia. Tylko raczej taki, takie cichutkie, cichutkie głosy inne niż ten szum w głowie, taki szum umysłowy. We, ten głos wewnętrznej mądrości pojawia się w chwilach umysłowej ciszy, czyli kiedy nie, nie ma tak, takiego ciągłego, nieświadomego gadania w głowie, tylko wtedy, kiedy umysł się zatrzymuje, kiedy Siadasz do medytacji i wchodzisz w taki stan ciszy, i wtedy wypływają często takie głosy inspiracji, głosy wglądów. To, to medytacja musi też być odpowiednia, że jesteś w niej rozluźniona i wchodzisz w stan alfa umysłu. Czasami siadamy do medytacji, a umysł cały czas gada, i my chcemy to stłumić. Jeśli to jest taki stan beta, to też niekoniecznie. Musi tam pojawiać się wewnętrzna mądrość. To też trzeba się nauczyć, rozpoznawać te stany. To jest też ten głos, kiedy łatwo mieć do niego dostęp, kiedy idziesz do przy w przyrodę, do lasów, w góry, kiedy po prostu naturalnie coś w tobie się rozluźnia i łączy się z tą przestrzenią, z tą przyrodą, która, e, która jest naturalna, która jest rozluźniona. Jakby się można o przyrodzie powiedzieć, że jest rozluźniona, ale ona. Daje Twojemu układowi nerwowemu taki, taki sygnał, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest w najlepszym miejscu. Kiedy idziesz do lasu, czy kiedy idziesz w góry, czy kiedy patrzysz w morze, to wiesz, że wszystko jest w porządku, że przyroda działa w zgodzie z naturalnym rytmem jest połączona z życiem i tam nie ma nic do naprawiania, do ulepszania. I ten i ta wibracja, ta energia gdzieś powoduje, że coś w tobie dostraja się do tego, i zaczynasz słyszeć w tobie ten głos życia, ten głos mądrości, który ci mówi, jaki jest kierunek, co teraz jest dla ciebie potrzebne do wiedzenia. I tutaj to jest głos wewnętrznego autorytetu, a głos um, automatycznego umysłu tutaj będzie takim szumem, który cały czas. A, to ciebie mówi, który cały czas ty rozmyślasz, dyskusje w twojej głowie i jeszcze dodatkowo wierzysz, że ten głos zna odpowiedzi na życiowe problemy, a on nigdy nic kreatywnego nie wymyślił. Uh, idziemy dalej. Czyli najłatwiej wewnętrzny autorytet wsłuchacie wtedy, kiedy twoje ciało i umysł są rozluźnione. Może na masażu, może podczas kąpieli w wannie, a uh, właściwie podczas tego spaceru. To wtedy łatwiej się połączyć. Ja pamiętam, że um, kiedyś um, pierwszy raz tak jakoś świadomie usłyszałam um, taki głos, uh, kiedy biegałam po lesie, i w moim umyśle taka była totalna cisza, i przychodziły takie myśli: Życie jest piękne, wszystko jest w totalnym porządku. I ja, i komentujący głos moją głowie mówił: ale, ale co ty mówisz? Co to za banał? A ja poczułam później, sobie gdzieś to uświadomiłam że to był ten głos tego właśnie połączenia z energią życia, do której przyroda nas tak bardzo przybliża z jednej strony, a z drugiej strony, że w tym bieganiu mi bardzo szybko się wyłącza umysł. Ja po prostu jestem. Jeszcze jak biegam po lesie, to już nic więcej nie potrzebuję. I wtedy na pewno wiem, że przychodzą inspiracje, przychodzą wglądy, przychodzi dużo, dużo takiego wiedzenia. Natomiast automatyczny umysł jest wtedy w działaniu, kiedy nasze ciało i układ nerwowy jest w napięciu. 90% ludzi w naszym świecie zachodnim jest w ciągłym napięciu, w ciągłym pobudzeniu układu nerwowego w reakcji walki i ucieczki albo w stanie zamrożenia. I nie wie o tym, bo nie zna stanu rozluźnienia. Więc tak naprawdę. Może się wydawać Tobie co innego niż to, co, co jest Twoim doświadczeniem. Póki nie, gdzieś się nie zdiagnozujesz, nie sprawdzisz, nie pójdziesz do fizjoterapeuty, który powie Ci, ale Pani jest rozluźniona, albo ale Pani, pani jest napięta. A, jeżeli potrzebujesz, żeby ktoś Ci to powiedział, bo sama nie znasz. Bo, bo cza naprawdę czasami potrzebujemy feedbacku i wsparcia, bo nie wiemy. Ja przez wiele lat prowadziłam zajęcia jogi, czasami korygowałam osoby, tak poprzez dotyk. I to, co często się spotykałam, to tutaj barki, ramiona, tyle napięcia, że tam dotyk, jakbym dotykała kamienia. A, ale część osób nawet nie ma świadomości, bo nigdy nie doświadczyła, nie doświadczyła inaczej. Też yy, nie tak dawno byłam na masażu u, yy, u pani, yy, której nie znałam masażerski, i tak na zakończenie powiedziałam, że cudownie się rozluźniłam i. I rozpuściłam w tym masażu. I ja po prostu czuję, ja teraz czuję, jak mój układ nerwowy rozmiękcza się, rozluźnia i bardzo szybko wchodzi w taki stan harmonii. I tak podziękowałam jej że, za, za to doświadczenie, a ona powiedziała: Bo od razu poczułam, że pani coś musi robić ze sobą, bo rzadko się trafiają tacy klienci, nie? Więc po prostu to ciało jest twoim wskaźnikiem. To ciało, jak, jak nie wiesz, jak nie wiesz, w jakim miejscu jesteś, to zapytaj ciała, czy jesteś w stresie, czy jesteś w napięciu, czy jesteś w rozluźnieniu, w przepływie żywotności. Twoje ciało ci o tym powie. Zawsze. No i co dalej? Wewnętrzny autorytet w tym stanie rozluźnienia, to jest stan alfa naszych fal mózgowych, to wtedy dopiero mamy dostęp do nowych rozwiązań, do kreatywnych pomysłów. W stanie napięcia na poziomie ciała jest napięcie, jest walka, ucieczka albo zamrożenie. Na poziomie umysłu to jest chaotyczne gadanie w głowie. To jest cały czas, tu nie ma, to jest trochę tak, jakby dom twój się palił i jedyne, co tym możesz, czym się możesz zająć, to gaszeniem pożaru. Nie będziesz wtedy myśleć, jak pisać wiersze, jak coś kreatywnego tworzyć. I, I większość osób tak funkcjonuje, więc najpierw to, co trzeba zrobić, żeby gdzieś głębiej zanurzyć się w siebie, to zadbać o odpoczynek, zadbać o reakcję, zadbać o układ nerwowy. O tym będzie więcej za tydzień. I dopiero wtedy, kiedy to się zadzieje, kiedy jest więcej rozluźnienia, ciszy. Czyli czy musisz się po prostu zatrzymać i zadbać o wewnętrzną ciszę, i wtedy dajesz sobie szansę do, do usłyszenia wewnętrznego głosu. Jeżeli jesteśmy w zgodzie z wewnętrznym autorytetem, jeżeli jesteśmy w zgodzie ze słuchaniem w, so, w sobie, to takie dwa hasła mi bardzo mocne przyszły. Masz w życiu to, czym jesteś. I jedyna racja to wibracja, to, jest, to są słowa mojej nauczycielki Izyko Pani czyli jakby to, co jest w środku w tobie, manifestuje się na zewnątrz w życiu, czyli ta twoja wewnętrzna prawda manifestuje się w życiu. I, I tutaj, jeżeli słuchasz wewnętrznego autorytetu, to jeżeli jesteś w trudnym miejscu, to nie zaprzeczasz temu, nie mówisz, ale tego nie ma, to nie takie, to nieprawda, a Powinno być inaczej, tylko jakby bierzesz odpowiedzialność. Aha, jestem w tym miejscu, ale jeżeli jestem w trudnym miejscu, to znaczy, że ja mogę to zmienić. Że mogę słuchać się w siebie i zobaczyć, o czym to miejsce mi mówi, czego ja teraz potrzebuję i, i możesz zacząć dostrajać się do tej nowej energii, do tej nowej wibracji, która już gdzieś tam w polu, w Twojej przyszłości jest, o której Twój wewnętrzny głos ci mówi, ci ją podpowie. I w ten sposób dostrajając się do tego, wchodząc w nowe uczucia, rozróżniając się w tym, co trudne, ty tworzysz nowe wzorce w układzie nerwowym, czyli programujesz się na nowo, programujesz się, że trudność, w której jesteś, nie jest miejscem bez wyjścia, nie jest dowodem na to, że coś z Tobą nie tak, jest tylko... Lekcję od życia, która zaprasza cię do nowych rozwiązań, i te nowe rozwiązania ty masz w sobie, ty masz wszystko w sobie, tylko wsłuchaj się w nie i zacznij, zacznij za nimi podążać. I wtedy a, to będzie się zmieniało w kierunku dobrego życia, w kierunku spełnienia, w kierunku tego, czego chcesz. Natomiast, jak jesteśmy w tym automatycznym umyśle, to zazwyczaj Czasami mamy inną historię, a inną rzeczywistość i nie chcemy dopuścić do siebie tego, że jest inaczej niż, niż nam się wydaje, tak? A tworzymy sobie historię, wierzymy, że coś jest takie, albo że coś możemy mieć, ży, możemy mieć, żyjemy w jakichś iluzjach, tak? W związkach, w pracy, w biznesie, bo nie chcemy spotkać się ze swoją prawdą. Czyli realność jest taka. Że nie masz w życiu tego, co chcesz, tylko to, w co wierzysz, że możesz mieć. A my wierzymy na podstawie właśnie tego automatu, tych programów, których, które doświadczyliśmy, które nam wdrukowano od dzieciństwa i w które uwierzyliśmy. Czyli nasza teraźniejszość i nasza przyszłość bazuje na wcześniejszym doświadczeniu i nie daje tutaj, nie dajemy sobie szansy otworzyć się. Naprawdę na nowe, bo nie wierzymy, że nowe, inne niż z nami jest dostępne. Na przykład, jeżeli w rodzinie pochodzenia nie doświadczyliśmy związku, miłości, a pomiędzy rodzicami pełnej przepływu, nasze doświadczenia też są takie do tej pory, że tego nie było, to gdzieś w środku trudno nam zaufać, że to jest dla mnie możliwe, że to jest dostępne, bo ja tego nie znam. To się nigdy nie wydarzyło. I automatyczny umysł po prostu będzie ci tak ściemniał, że. Że to jest niemożliwe, niedostępne, że ty nigdy po to nie sięgniesz. A jak zaczniesz kierować uwagę na wewnętrzny autorytet, jeżeli tam jest pragnienie spełnienia, to on ci pokaże drogę, on ci powie, jak to zrobić. I powolutku będziemy kończyć. Przepraszam za przedłużenie, ale, ale już jest dobrze. Więc słuchajcie, do czego prowadzi słuchanie wewnętrznego autorytetu? Do kreowania spełnionego życia, do nowych rozwiązań, czyli musisz wykroczyć poza to wszystko, co wiesz i znasz, ale uwierzyć temu głosowi w Twojej głowie, który mówi, możesz po to sięgnąć, możesz napisać książkę, możesz zmienić pracę, możesz zarabiać więcej i a jak Ty to poczujesz, że możesz, to zaczynasz za tym iść. Wymaga też wykroczenia poza strefę komfortu, i tutaj się pojawia trudność, i to na pewno będzie. To nie jest tak, że jak ty już zaczniesz tego głosu słuchać, to wszystko idzie jak po maśle, tylko pojawiają się trudności, bo my słuchamy tego głosu, idziemy za nim, ale nie wiemy jeszcze, jak to zrobić, nie mamy doświadczenia, więc uczymy się na błędach, uczymy się jak dziecko, które uczy się chodzić. Przewraca się, potyka, ale podnosi się i chodzi dalej, bo wie. Jakoś czuję, że się nauczy chodzić. I tak samo ty możesz, tak jak to dziecko teraz, dzisiaj, wybrać takie zaufanie co do tego, że masz w sobie wewnętrzny autorytet i że on może cię poprowadzić do spełnienia. Potkniesz się, cofniesz się parę razy, bo taka jest ta ścieżka, ale zawsze będziesz do przodu, będziesz coraz bliżej siebie. Jak zaufasz tej ścieżce i z czasem będzie coraz mniej tych potknięć, a coraz więcej zaufania do życia. Co pomaga na tej ścieżce? Pomaga takie zaufanie, że to życie, ten głos, który słyszysz, naprawdę zna kierunek. Twoja głowa nie musi znać, ale ono zna. I wystarczy, że ty podążasz za tymi krokami, które się pojawia teraz, robisz wszystko, co ty potrafisz, ale odpuszczasz sobie efekt. To niekoniecznie musi wyjść tak, jak głowa ma pomysł, bo może dla ciebie jest troszeczkę inny efekt. Czyli bardziej poddajesz się energii życia. A nie starasz się kontrolować, bo to kontrolowanie a to jest troszeczkę inny poziom świadomości. To jest to, że my się spinamy, staramy osiągnąć to, co chcemy, i jak się tak zepniemy, to często osiągamy i często dużo osiągamy, ale bardzo mocno też wtedy wyczerpujemy swoją energię życiową, bo nie idziemy z falą, tylko idziemy gdzieś tam w ciągłym napięciu, często wbrew fali, bo może życie, które płynie przez ciebie, ma troszeczkę inny kierunek niż niż to, te, ta, ta kontrola, którą chcesz kontrolować życie. Natomiast jeżeli czyli to się dzieje, jeżeli zaufamy wewnętrznemu autorytetowi, natomiast kiedy słuchamy automatycznego umysłu, a nieświadomie najczęściej, a potem jak już się pojawia samoświadomość, to próbujemy to zmieniać, ale nie zawsze, a nie zawsze to działa, więc to jest też ścieżka taka, która potrzebuje trochę czasu, żeby przejść z tego, z automatycznego umysłu w kierunku wewnętrznego autorytetu. A to słuchanie tego automatycznego, zaprogramowanego głosu umysłu prowadzi do tego, że nasze życie jest trochę jak dzień świstaka, tak? Że, że nic się, niewiele się zmienia, że, że takie samo myślenie prowadzi do takiego samego działania, a to przynosi takie same efekty. Myślimy, że coś, myślimy w umyśle, chciałabym coś zmienić, chciałabym zmienić pracę, chciałabym Mieć lepszą relację, chciałabym coś tam jeszcze, ale jeżeli nie podejmujemy innego działania, nie otwieramy się na inną wibrację, nie na głębokim poziomie nie wierzymy, że może być inaczej, to trudno oczekiwać, że efekty będą inne. Ten, to funkcjonowanie w takiej, jakby z tego miejsca jest bezpieczne, po prostu my, ją, my je znamy. Przysparza dużo bólu, dużo cierpienia, ludzie narzekają, ludziom jest źle, chcieliby coś zmienić, ale pozostają w tym miejscu w ofiary. Paradoksalnie, to jest strefa komfortu, która dla wielu osób jest wygodniejsza niż podjęcie ryzyka zmiany i, i pójścia w nieznany. Możesz. Rozumiecie, może, y, możesz posłuchać tego live'a i sobie pomyśleć okej, okay, to jest takie fajne, ten wewnętrzny głos mnie prowadzi, prowadzi do spełnienia, ale coś w tobie może jeszcze temu nie ufać, może nie wiedzieć. Czyli dlatego też potrzebujesz tych inspiracji, tych osób, które za tym poszły. No i też potrzebujesz zrobić taką pracę wewnętrzną, żeby po prostu umieć puścić tą kontrolę, żeby zaufać w małych rzeczach, żeby potem ufać coraz większych, żebyś budowała sobie to wewnętrzne już swoje doświadczenie, że podążanie za sobą, za swoją prawdą prowadzi Cię do lepszego życia. O tym będę mówić więcej za tydzień. Więc słuchajcie, ja kończę na dzisiaj. To jest to, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. A za tydzień będę mówić więcej o tym, jak możesz nauczyć się słuchać siebie, jak możesz zaufać wewnętrznemu przewodnictwu, jak to właśnie krok po kroku robić. A zachęcam Was do zapisania się do newslettera. Ja teraz nie wrzucę komentarzy, ale później wrzucę w komentarzu tutaj. Taki link do zapisu, on zresztą gdzieś tam będzie też na grupie, więc Was zachęcam, jeśli chcecie dostawać w mailu informacje o kolejnych a, o kolejnych live'ach i o. A, I też takie podsumowania, bo też będę wysyłać, bo to będzie nagrane, a, nagrane, nagrany webinar. On moż, można go słuchać w dowolnej chwili, więc nawet jeśli go słuchujesz, to, a, to zachęcam cię do podzielenia się w komentarzu a, Twoim doświadczeniem, Twoimi refleksjami po wysłuchaniu tego live'a. No i zachęcam cię do eksperymentowania, eksplorowania. Zachęcam Cię też do korzystania ze wsparcia, że czasami samemu jest trudno. Czasami samemu, jak mamy taki nawyk działania bez korzystania ze wsparcia innych osób, to, to możemy się troszeczkę zapętlić. Więc jak czujesz, że chciałabyś, a jest Ci trudno, a potrzebujesz narzędzi, no to, to zapraszam. Wkrótce też powiem więcej o kursie, a mądrość łona, który jest takim, który wystartuje w lutym, i który jest takim czterotygodniowym treningiem, słuchiwania się w kobiecą mądrość zapisaną w ciele. Czyli to tam podziwiam się naprawdę ogromnym narzędzi rozpoznawania różnych wzorców, które są zapisane w ciele. Można powiedzieć takim najbardziej kobiecym miejscu. Kobiecym, ale też jakby. Od razu idziemy do rdzenia, do tej naszej kobiecej energii, która jest zapisana w przestrzeni łona, uczymy się ją odczuwać, odczytywać i nią zarządzać. O tym będzie więcej w kolejnych live'ach, a chyba w ostatnim. Więc kochane kobiety dziękuję za Waszą obecność a, i, no i zachęcam do pytań, jeśli macie jeszcze. Ja tu chwilkę spojrzę na komentarze. Małgosia napisała, że do, pod, do podekscytowania jeszcze mam kawałek, ale jest lepiej niż w ostatnim kwartale 2023 roku. Tak, te zmiany. Wiecie, też proces transformacji, to co ja Wam powiedziałam, to jest naprawdę już takie miejsce, gdzie my jesteśmy daleko, gdzie by dużo trudnego już obejrzałyśmy gdzieś tam w sobie, przetransformowałyśmy, zaopiekowałyśmy się swoim bólem, zaopiekowałyśmy się swoimi zranieniami a, i jest łatwiej po prostu podążać ze sobą, a po drodze będą momenty, że jest trudno, i wtedy zachęcam Was do wsparcia. Ja nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem, gdybym nie korzystała ze wsparcia i warsztatów rozwojowych, i gdybym nie korzystała z terapii, i gdybym nie korzystała z psychoterapii. I gdybym nie korzystała, i cały czas jeszcze korzystam. I, i, ja mam coś takiego, że pojawia się naprawdę trudna sytuacja w życiu, a, to po prostu mi się często intuicja odcina. Mi się po prostu, jak jest coś przerastającego mnie, to ja czuję, że ja się odcinam, że ja jakby tracę taki swój dostęp do wewnętrznej mądrości. I wtedy umawiam się na sesję do mojej nauczycielki i od razu łapię kontakt ze sobą. Wiem, że ja sama może bym to złapała po, po jakimś czasie. A, ale po co, skoro wiem, że z kimś będzie mi łatwiej i szybciej i głębiej. I zawsze też wchodzę wtedy głębiej, niż weszłabym sama. To nie jest tak, że to jest często. Teraz to mi się trafia to raz na nie wiem, półtora roku, raz na jakiś czas, ale wcześniej regularnie korzystałam z takiego wsparcia i korzystałam też z narzędzi, które mi na, mnie nauczyły, jak słuchać a, siebie na cały dzień. No, więc tak, dziewczyny. Małgosia jeszcze napytała, czym różni się wewnętrzny autorytet od intuicji? Wiesz co, ja, ja jako wewnętrzny autorytet to wrzuciłam dużo rzeczy. Dużo rzeczy i w tym jest też głos intuicji. Czyli taka cała twoja intuicyjna mądrość, która w tobie jest która mówi ci, jak działać, która daje ci wskazówki. I w tym y, mieści się autorytet. Dobra, dziewczyny, co jeszcze? Maggie Wartościowy Live napisała. Dziękuję bardzo. Małgosia, dziękuję za historię. Kojący głos i Monika, że temat w kół. Dobra, dziewczyny, jakbyście poczuły, że chcecie jeszcze się czymś podzielić, podzielić a swoją historią, macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, ja może za tydzień spróbuję też odpowiedzieć na nie. No i co? I widzimy się tutaj za tydzień. Dziękuję bardzo. I teraz muszę zobaczyć, jak to się tutaj wyłącza. O. No to życzę Wam Cudownego wieczoru. Pa Pa.